Ale dzisiaj gra dziwna. Nazwa Gothic. Gothic, z tego co sprawdzałem słownika, dzieli się na dwa wyrazy. God, co po niemiecku oznacza Bóg, i hit, czyli czkawka. To znaczy, tytuł to Bóg z czkawką. Ech, co za dureń to wymyślił. Gra, typu widać, z widoku pleców. Widać niebo. Czasy przed komputerami, gackami, jak ludki musieli do studni popicie brać, jak konie chodzi po ulicach. Dobre. Wziąłem nowa gra. O, jakiś film mamy. Królestwo Myrtany zjednoczone pod berłem króla Robara II. Jakby zrobili ten film w czasach, co przed komputerami. Taka podczas jakoś długich jak... lat swego panowania Robar zdołał pokonać wszystkich wrogów królestwa. Ale brzydka grafika. Jeden, a mówi jednego. Dobra, ta gra. Dobra, pominąłem, bo durne. O, tutaj ląduję w takim basenie. Nasz bohater jestem jest jakimś pływakiem, a może rybki jesteś łapał. Jesteś tu nowy. Durny żołnierz z tym gębarzy. Widać, że po polsku, a nie po jakimś. Jeśli chcesz jeszcze trochę pożyć, słuchaj. Dobra, się mnie. To nie czas na lekcję. Dzięki za pomoc. Jak sobie. No, szybko pomijam. No, może powiem coś o sterowaniu. No, po pierwsze, to jest bardzo głupie. Musiałam się go uczyć kilka godzin przed robieniem filmu. W ogóle nie steruję myszą, bo jeszcze ją wywalić do koszki. Nie jest potrzebna. Sterujemy strzałkami, tymi po prawej i cytrylem. No wiem, ciężko wymówić, ale tak pisze na klawiaturze. Cytryl. No to idziemy naprzód. Grafika, no cóż, wygląda jak bardzo starożytna i pewnie była wtedy robiona. Kiedyś tato opowiadał, że kiedyś grał, jak były gry, no to takie właśnie, o takie grafiki były, no. Dobre. O, tu mamy jakieś jagody sobie rosną. O, jakaś krzynka. O, jakieś piwo. Moneta. Pochodnia i jakiś wytrych. No, dobre. Ło! Siekiera! Widzicie? Siekiera! O, znowu jakieś jagódki. Patrzcie, siekiera mam. Na plecach. Nie wiem, co za dureń wymyślił noszenie siekiery na plecach, jak... Nie wiem, jak... No ale dobra, może w tamtych czasach takie tradycje... tradycje były. No. O, tu mamy pierwszych wrogów. Jakieś takie chrząszcze, chrabąszcze. Nie będę ich bił, niech se żyją. No. Wyjąłem se siekierę. A, goni mnie! Kiedy? Nie! Szybko! No dobra. Wiecie, bardzo dziwnie walczy się w tej grze. Trzeba trzymać cytryl i klikać strzałki. Jakby nie można było jeden guzik. No i ty, nie wiadomo, ludek co ma na imię nawet i macha jak tym cepem. Jakiś list? Co to? Ajajaj, za długie. O, szabelkę wziąłem se. Będzie lepsza bitka. No, to trochę, o, jakiś... ryżówka? Jeny. Kto to wymyślił? No dobra. To idziemy. Przed siebie. No. Jeny, ale długa droga. Byciara. Kto to pomyślał, żeby tylko tak chodzić jak nie wiadomo co. Strzała, po
Pochodnia? No. O, tu jakiś kościatrup. O, nowa szabelka. Ło! Patrzcie jaka. Ale mocna. No, ale... Co tu więcej o grafice? Taka szara, bura. Brzydka. Aż grać się nie chce. O, jakiś dinozaur. Kto pomyślał, żeby w czasach starożytnych dinozaury? Dobre, bijemy. Dobre. Dobre. O, jakiś pałąk. Znowu jakiś pałąk. Jak w tej grze Red Faction, co prezentację robiłem. O, jakieś drzewo. O, znowu dinozaur. Ajajaj, byciara, może nie zauważy. Ale się trze... Aha. Kto pomyślał, żeby do gry takie dinozaury? Bitka. Aj, mocno. Mocno. Ajajaj, co on robi? Kolejny tutaj czubica. O, dobry. Nie wiem, kto pomyślał, żeby taką głupią grę zrobić. Pewno ktoś, kto robił tą grę, to w ogóle to nie grał nigdy w gry i myślał, że takie gry to w ogóle komu będą się podobać. Jest to gra bardzo głupia, bardzo durna. Nie polecam nikomu, nawet wrogom. Widzicie, dinozaury biegają, jakieś rzeczki, grafika brzydka, szara bura. Jak za czasów jakiego króla, ale wszyscy tutaj wyginęli. Wszyscy tutaj wyginęli. Nie ma tu żadnych soldatów, tylko na początku byli. Jakieś dinozaury, w ogóle nie widać koniów, a w tamtych czasach to wiadomo, konie po ulicach chodziły. O. Widzicie, wyciara. A nie mogę z tymi dinozaurami. A. Mocno. A. Dobre. No. Bardzo, to jest bardzo głupia gra. Widzicie, jak biega w ogóle jak jakiś cap. A dwa dinozaury. Nie muszę walczyć. Ajajaj. Kroki. Aj. Nie polecam tej gry nikomu. Grafika bura. Sterowanie dziwne. Walka dziwna. Ten ludek co tańczy zamiast bić jak papaj. Ja się z wami żegnam. Uważajcie na siebie. Ałe. No, obejrzyjcie sobie jeszcze trochę.